Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zwróciło się z apelem do Prawa i Sprawiedliwości, by zajęło stanowisko w sprawie ochrony życia. Wątpliwości narosły po wypowiedzi premiera, który określił siebie jako zwolennika stanu prawnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie opowiedzieli się wtedy za ochroną życia i zwiększeniem opieki nad najsłabszymi. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę chroniąc życie dziecka, my dbamy także o zdrowie i życie jego matki. Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka przypomina o tym, bo w momencie, gdy Platforma zaczęła budować nową kampanię kłamstw wokół ochrony życia w Polsce, pojawiły się niepokojące wypowiedzi, jakie padły z ust polityków rządu. Był wywiad premiera, który obudził obawy wszystkich chcących chronić życie od poczęcia. Zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego w takim kształcie, w jakim funkcjonował przez te prawie 30 lat. A to by oznaczało, że premier Mateusz Morawiecki publiczną wypowiedzią wprost osłabił to, co orzekł Trybunał Konstytucyjny. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka chce, by Prawo i Sprawiedliwość przecięło te wątpliwości, które narosły. Pojawia się obawa, że szef rządu poprzez słowa, jakich użył, próbuje przyciągnąć nowych wyborców, a taka kalkulacja może odbić się czkawką, na co wskazują słowa Magdaleny Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Jako Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka apelujemy do władz PiSu, żądamy, aby do 15 lipca zadeklarowali, jaki jest ich stosunek do ochrony życia dzieci nienarodzonych w Polsce. Poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski, który wykonał ogromną pracę na rzecz życia dzieci poczętych, podkreśla, że dzieci chore i podejrzewane o chorobę są chronione przez konstytucję. Przypomina, że Trybunał upomniał się o życie tych dzieci przed i po ich narodzeniu. Jakąś słabością naszej polityki jest to, że w ostatnich latach nie podjęliśmy tej sprawy.